z biznesu do słuchania. Dzień dobry, tu Grzegorz Nawacki. Zapraszam na kolejny odcinek Pulsu Biznesu do słuchania. Dziś chciałbym zajrzeć do Twojego portfela. Nie będę patrzył na to, ile zarabiasz, ani tym bardziej na co wydajesz. Skoncentruję się na tym, czego nie wydajesz, czyli na tym, co robisz ze swoimi oszczędnościami. Jeśli trzymasz je w banku, to znaczy, że w 2020 roku pieniędzy Ci ubyło. Tak, ubyło, bowiem oprocentowanie w bankach jest minimalne, znacząco poniżej inflacji, co oznacza, że realnie Twoje pieniądze straciły na wartości. W tym roku będzie tak samo albo nawet gorzej, bo już jeden z banków wprowadził ujemne oprocentowanie rachunków, co oznacza, że pobiera prowizję za to, że trzyma pieniądze klientów. Warto więc pomyśleć, co robicie ze swoimi oszczędnościami, choćby po to, żeby nie tracić. A najlepiej po to, żeby zarabiać, co wcale nie jest takie trudne, o czym za chwilę się przekonasz. Bez żadnego wysiłku i specjalistycznej wiedzy w 2020 roku można było zarobić ponad 50%. Przy odrobinie wysiłku 100, 200, a może nawet 300. W dzisiejszym podcaście zajmę się tym, co zrobić, żeby zarabiać w 2021 roku. Na co postawić, co pozwoli zarobić, no i przede wszystkim ile. To wskazówki dla tych, którzy już inwestują. Nie zabraknie jednak także wskazówek dla początkujących. Jak zacząć inwestowanie, o czym pamiętać i na co uważać. Jeśli dalej uważasz, że nie warto słuchać tego podcastu, bo nie masz czasu na inwestowanie albo wiedzy, albo nie masz dużych oszczędności, to na zachętę powiem tylko, że opowiem dziś, jak z 10 tysięcy można było mieć ponad 400 tysięcy złotych w rok. Niespełna rok. Zapraszam na Puls Biznesu do słuchania, w którym szukam odpowiedzi na pytanie, w co inwestować w 2021 roku. Puls Biznesu do słuchania. O tym, co się dzieje na rynkach, decydują dwie rzeczy. Kondycja gospodarki i spółek, a ściślej rzecz biorąc to, jaka będzie ta kondycja w kolejnych kwartałach, oraz emocje inwestorów, które czasem są wywoływane czymś nie do końca racjonalnym. Na to drugie wpływu nie mamy, zajmiemy się więc stanem gospodarki. Oto co czeka polską i światową gospodarkę w tym roku i co się będzie działo m.in. z naszymi płacami, zapytałem Ignacego Morawskiego, głównego ekonomistę Pulsu Biznesu. Rozmawiamy też o tym, jak kondycja gospodarki przełoży się na ceny różnych aktywów, jednym słowem, jak na podstawie kondycji gospodarki konstruować swój portfel. Rozmowę zaczynamy od tego, czy da się prognozować w czasach, gdy dzieją się rzeczy, o których nam się nie śniło. Po roku 2020, który wstrząsnął nami trochę jak takim workiem kartofli, trudno mieć jakąkolwiek pewność odnośnie tego, co może się wydarzyć. Znaczy, nigdy tej pewności nie ma, ale teraz to chyba jest wyjątkowy taki okres wysokiej niepewności. Ale sądzę, że z punktu widzenia inwestowania najważniejszy i największy temat i taki największy trend i też pewnie największa zagadka, no to są niskie stopy procentowe. Bo niskie stopy procentowe sprawiają, że mimo kryzysu ceny wielu aktywów uznawanych za ryzykowne, czyli akcje na przykład, tak, czy powiedzmy do jakiegoś stopnia też nieruchomości, ale też różne alternatywne, nowe formy inwestowania, jak kryptowaluty, że te ceny wszystkie idą w górę. No bo ludzie uciekają od bezpiecznych inwestycji w lokaty bankowe czy w obligacje skarbowe i kupują bardziej ryzykowne aktywa. No i teraz dominuje takie przekonanie, że niskie stopy procentowe utrzymają się jeszcze bardzo długo, z dwóch powodów. No raz, ten wstrząs gospodarczy epidemiczny, który był, jest wciąż silny i zanim gospodarka z niego całkowicie wyjdzie, to minie jeszcze wiele kwartałów. Ale jest jeszcze drugi powód, długi zakumulowane po kryzysie. Te długi zarówno sektora publicznego, jak też prywatnego będą na tyle duże, że prawdopodobnie nikt nie będzie mógł sobie pozwolić na zbyt niską inflację. No inflacja jest sposobem na redukowanie zadłużenia, tak, no bo zadłużenie jest zafiksowane nominalnie, jak rosną ceny, to ono tak naprawdę w ujęciu realnym jest redukowane. No więc ten wzrost zadłużenia sprawia, że pewnie nikt nie będzie mógł sobie pozwolić na zbyt niską inflację, więc banki centralne raczej będą miały pewnie skłonność do akceptowania wyższej niż niższej inflacji. I to jest kolejny argument, który sprzyja tezie, że stopy procentowe będą jeszcze niskie długo. A skoro tak,
to, co pchało ceny aktywów w górę w ostatnim roku, czyli właśnie te niskie stopy procentowe, powinno się utrzymać. I teoretycznie powinno to sprzyjać czy to cenom akcji, czy cenom nieruchomości, czy cenom różnych innych aktywów, które nie mają gwarancji bezpieczeństwa, takie jak lokaty bankowe. No właśnie, bo ten miniony rok to był taki rok paradoksów na takiej płaszczyźnie może okiem nie ekonomisty, bo z jednej strony za oknem mieliśmy największy kryzys od 100 lat gospodarczy, ludzie tracili pracę, firmy bankrutowały, całe nasze życie wywalone do góry nogami, a na rynkach giełdowych hossa jakby zupełnie byśmy żyli w innym świecie. Jak to tłumaczysz? Rzeczywiście to jest niesamowite zjawisko i myślę, że ono ma dwie przyczyny, chociaż też pamiętajmy, że ta hossa jest w różnych miejscach różna, no powiedzmy w USA indeksy i ceny akcji wyraźnie wzrosły, a w Polsce w ujęciu rocznym właściwie były koło zera. To i tak było dobrze, jak na fakt, że nasz PKB spadł o kilka procent. Ale ja myślę, że są dwie rzeczy tutaj. No jedna rzecz to jest to, o czym powiedziałem, czyli niskie stopy procentowe i bardzo duże wsparcie państwa dla gospodarki. Znaczy, rzeczywiście wstrząs był duży i wzrosła stopa bezrobocia, ale bankructw nie było bardzo dużo. Było dużo mniej niż można było oczekiwać przy takim wstrząsie. Dlaczego? Dlatego, bo rządy dały de facto firmom gotówkę na przetrwanie. Tak, na przykład w Polsce płynność firm, czyli zasoby gotówkowe firm, średnio rzecz biorąc, w relacji do ich zobowiązań krótkoterminowych, czyli to, ile firmy mają gotówki w relacji do tego, ile są winne różnym ludziom w krótkim okresie, ta płynność wzrosła do rekordowo wysokich poziomów, mimo kryzysu. No więc ta pomoc państwa to jest jedna rzecz i niskie stopy procentowe, to o czym mówiłem, to bym zebrał w jednej grupie, ale jest jeszcze druga przyczyna, natura tego kryzysu, która jest, można powiedzieć, w istocie przejściowa. Wiemy, że epidemia minie, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że ona minie. Wszyscy zakładają, że to będzie gdzieś w drugiej połowie tego roku. I od kiedy pojawiły się szczepionki, no to założenie zostało wzmocnione, dlatego ceny akcji od czasu, kiedy pojawiły się te badania ostateczne z trzeciej fazy nad szczepionkami w listopadzie, znacząco wzrosły. Ale ta przejściowość kryzysu ma bardzo duże znaczenie, bo ona sprawia, że możemy być przekonani, że struktura gospodarki nie ulegnie jakimś gwałtownym przemianom. Czyli że świat w dużej mierze może wrócić do takiego stanu, w jakim był przed epidemią, jeżeli ta epidemia nie będzie trwała latami, no bo wtedy sytuacja się zmieni. I to różni ten kryzys od kryzysów takich tradycyjnych, bo kiedy na przykład mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym w 2009 roku, no to istniało ryzyko destabilizacji całkowitej międzynarodowego systemu finansowego. W sytuacji takiego wstrząsu, którego pochodzenie nie jest do końca jasne, bo przecież dyskusja na temat źródeł kryzysu finansowego trwa do dziś i jest nierozstrzygnięta. Więc zwykły kryzys jest trudniejszy do zrozumienia, trudniejszy do uchwycenia, więc powoduje więcej niepewności. Bo zwykły kryzys taką sytuacją, jakby ktoś nas atakował na ulicy, ale nie wiadomo kto. Nie wiem, jakbyś szedł ulicą i ktoś by w ciebie nagle kamieniami rzucał z góry, ale nie byłbyś w stanie go zlokalizować. Albo bardziej radykalny przykład, nie wiem, snajper strzela tak na wojnie. Nie wiesz, gdzie on jest. Jakby. To jest inna sytuacja niż taka, kiedy widzisz jakby przeciwnika, nie wiem, czołg załóżmy, tak? Wiesz, gdzie on jest, jesteś w stanie zaplanować jakby reakcję i tak dalej. I to jest ta różnica. I dlatego sądzę, że paradoksalnie mimo głębokości tego kryzysu i ogromnego wstrząsu, szoku, no, z jakim żeśmy się nie zetknęli wcześniej, to paradoksalnie jakby niepewność nie jest aż tak duża jak w czasie kryzysu finansowego i to też pomogło cenom aktywów. I no i plus dodałbym jeszcze, to też się łączy z tym wyjaśnieniem, że część firm tak naprawdę zyskała na kryzysie. No weźmy firmy technologiczne, weźmy producentów na przykład różnych towarów przemysłowych. Okazało się, że w dużych krajach ludzie przestali wydawać na usługi, bo nie mogli wydawać, bo kina są zamknięte, restauracje zamknięte, baseny zamknięte, ale jednocześnie nie tracą masowo pracy, więc wydają na towary, kupują nowe rzeczy do domu, robią remonty, wymieniają pralki, lodówki, a my akurat tych pralek, lodówek, mebli produkujemy w Polsce dużo i firmy, które to robią, zyskały. No więc też natura kryzysu jest taka, że niektóre firmy zyskują i to też pomaga rynkom kapitałowym, gdzie te firmy są notowane. Co jeszcze? Ożywienie gospodarcze, tak? No bo mieliśmy ten pierwszy rok w Polsce z ujemnym skurczeniem się gospodarki. Rozumiem, że ten rok 2021 wracamy na ścieżkę wzrostu. Tak, no, czyli kiedy mówimy o tym roku i o inwestowaniu w tym roku, to wydaje mi się, że największy temat, tak jak wspomniałeś, to są stopy procentowe, ale też oczekiwanie ożywienia gospodarczego. Bez tego te niskie stopy pewnie by tak nie działały mocno. No bo ostatecznie, kiedy patrzymy na cenę jakichkolwiek aktywów, no to tam mamy licznik i mianownik. W liczniku są przewidywane przychody, a w mianowniku stopa dyskontowa, więc im wyższe przewidywane przychody, im niższa stopa dyskontowa, tym większe ceny aktywów.
Więc jeżeli chodzi o ten licznik, czyli przychody, no to jest takie oczekiwanie, że w momencie, kiedy zakończy się epidemia, to będzie naprawdę taka rakieta w górę w gospodarce, że uwolniony zostanie duży popyt konsumpcyjny pochodzący z oszczędności, które gospodarstwa domowe gromadziły w ostatnim roku. Oszczędności, które były bardzo duże i pochodziły m.in. z transferów fiskalnych państwa. I dlatego, kiedy spojrzymy na prognozy, to one często są bardzo wysokie. No na przykład, nie wiem, Goldman Sachs ma prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku około 6%, zdaje się. Krajowe instytucje finansowe są bardziej ostrożne. Widać w ogóle, że amerykańskie banki... Mediana 4,2 zebrana przez Puls Biznesu. Tak, tak, tak. Co i tak jest wysokim wskaźnikiem. Ale widać w ogóle, że amerykańskie banki są chyba bardziej pozytywnie nastawione do przyszłości niż europejskie. No więc jest oczekiwanie, że zostanie uwolniony popyt konsumpcyjny i jednocześnie firmy zaczną znów inwestować, nadrabiając zaległości. Więc że ten okres nadrabiania będzie bardzo szybki. No ale to naturalnie się opiera na założeniu, że w drugiej połowie roku już epidemia będzie opanowana. Czy tak będzie, tego nie wiemy. No ale jakieś założenie zawsze trzeba przyjąć racjonalne. No więc to założenie wydaje mi się całkiem spójne z bieżącymi informacjami. Czyli mamy wzrost gospodarczy w tym roku, mamy jaką sytuację na rynku pracy, bezrobocie, co pewnie na podobnym poziomie jak w tym roku? Tak, no te prognozy z Pulsu Biznesu, o których mówiłeś, pokazują, że bezrobocie utrzyma się na poziomie około 6,4%. Przy czym ja myślę, że ten brak zmian stopy bezrobocia, bo ona była taka pod koniec zeszłego roku, będzie wynikiem złożenia się dwóch procesów. Najpierw stopa bezrobocia będzie rosła do kwietnia, maja. Bo ja sądzę, że ten wstrząs, który jest teraz na przykład w branży turystycznej, gastronomicznej, że on się przełoży na zwolnienia, bo jeszcze długo pozostaną zamknięte restauracje, hotele i podejrzewam, że część ludzi straci pracę z tego powodu. Więc do wiosny podejrzewam, że stopa bezrobocia wzrośnie gdzieś do 7%, pomijając efekty sezonowe i później zacznie wracać z powrotem w pobliżu około 6%. Mówię o stopie bezrobocia rejestrowanego. Czyli no, sytuacja na rynku pracy nie jest łatwa dla ludzi, ale mogło być gorzej, no, biorąc pod uwagę skalę wstrząsu gospodarczego. Czy konkludując naszą rozmowę z makroekonomicznego obrazu świata na ten rok, jeśli by szukać wskazówek inwestycyjnych, to raczej nie obligacje skarbowe, bo tu pewnie ciężko będzie. Raczej nie trzymanie pieniędzy w bankach, bo tu liczyć na nic nie możemy i raczej szukanie czegoś ekspozycji na wzrost gospodarczy. Myślę, że tak. I dodałbym jeszcze, że moim zdaniem te takie uwagi ogólne o inwestowaniu, jeżeli mam jeszcze pół minuty, że właściwie ze wszystkich badań, które ja znam na temat jakby zwrotów z inwestycji, wynika taki wniosek, że jeżeli ktoś oszczędza systematycznie, to tak naprawdę wyczucie momentu cyklu gospodarczego nie jest tak istotne. Osoba, która systematycznie oszczędza, nie powinna się za bardzo zastanawiać, czy jest sytuacja gospodarcza lepsza, gorsza, bo takie deliberowanie nie przynosi wcale wyższego zwrotu niż systematyczne odkładanie w jakiś określony portfel, tak, typu, nie wiem, 40% akcje, 60% obligacji. Oczywiście w dużo trudniejszej sytuacji są ludzie, którzy mają nagle dużą kwotę pieniędzy. Sprzedali firmę, dostali spadek, nie wiem, dostali premię w pracy. No tacy ludzie rzeczywiście muszą się głębiej zastanowić nad sytuacją gospodarczą. Jeszcze taki wniosek, jeżeli chodzi o inwestowanie, to że wydaje mi się, że bardzo ważne w inwestowaniu jest, żeby znaleźć ludzi, na których opiniach możemy się opierać, ekspertów w jakichś takich poszczególnych wąskich dziedzinach. Nie musimy się znać na wszystkim, żeby inwestować szeroko w różne klasy aktywów. Ważne, żebyśmy mieli ludzi, którym ufamy. Czyli na przykład analityków, których opinie sobie cenimy i śledzimy regularnie. No to już jest takie moje osobiste doświadczenie, tak? Nie wiem, ja na przykład jestem analitykiem makroekonomicznym, nie analizuję bardzo szczegółowo akcji, ale jest kilka domów maklerskich, których opinie sobie cenię i zwykle, można powiedzieć, podążam za ich opiniami, tak? I się nie sparzyłem za bardzo. W ogóle moim zdaniem zdolność agregowania opinii innych ludzi jest bardzo ważną cechą pomagającą podejmować decyzje w jakimś takim zróżnicowanym środowisku. No pewnie. Najlepszym źródłem takich informacji jest Puls Biznesu, gdzie znajdujecie wiele opinii różnych ekspertów. A sytuację makroekonomiczną rysował Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, którego komentarze i analizy codziennie możecie znaleźć w Pulsie Biznesu. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Puls Biznesu. Do słuchania. 4141%. Tyle można było zarobić na akcjach najlepszej spółki z warszawskiej giełdy w 2020 roku. Gdyby przełożyć te abstrakcyjne procenty na liczby namacalne, to wyobraźmy sobie, że inwestując 10 tysięcy złotych w akcje tej spółki, na koniec inwestycji mieliśmy 414 tysięcy.
Niesamowite, co? To oczywiście utopijny przykład, bo zakłada zakup i sprzedaż akcji idealnie w dołku i w górce, ale naprawdę zyski liczone w setkach procent nie były niczym nieosiągalnym. Ba, każdy, kto kupił akcje Allegro w ofercie publicznej i sprzedał je na pierwszej debiutanckiej sesji, zarobił ponad 50% de facto w kilka dni. No dobrze, to było w 2020 roku, a nas interesuje to, co będzie w tym roku. O to zapytałem Wojciecha Białka, jednego z najbardziej doświadczonych analityków giełdowych, autora bloga No Future. Rok temu w Pulsie Biznesu do słuchania mówił, że to najlepszy moment do zakupu akcji. Kto posłuchał, na pewno nie żałował. Jesteśmy rok później, czy to teraz też jest dobry moment do kupowania akcji? Zacznę od rynku Nasdaq, który urósł w ubiegłym roku najsilniej od 2009 roku. I w prawie 50-letniej historii tego rynku były tylko 4 lata, kiedy Nasdaq rósł silniej. Jak się popatrzy, co się działo w następnym roku po takich silnych wzrostach Nasdaqa, przypominam, mówimy o ostatnich tam 48 latach i 4 latach, które były lepsze niż ubiegły rok dla Nasdaqa, który urósł tam 40 parę procent. To był 2009 rok, 2003, 99 i 91. Więc jak się zobaczy, co się działo w następnym roku po takim silnym wzroście startującym z głębin recesji, no to wniosek jest dosyć narzucający się w każdym z tych 4 przypadków zachowania Nasdaqa po takim super roku. Szczyt był ustanawiany pomiędzy 26 stycznia a 23 kwietnia następnego roku. Innymi słowy, ta hossa, która się rozpoczęła w marcu ubiegłego roku, powinna kulminować, no właśnie, między końcem stycznia nowego roku i końcem kwietnia. Jak to się by mogło przełożyć na warszawską giełdę? Warszawska giełda nie ma jakiejś specjalnej swojej niepodległości i jeśli wzrost na amerykańskim rynku rzeczywiście kulminować będzie w okresie koniec stycznia, koniec kwietnia, no to rozsądnie jest zakładać, że w naszym przypadku będzie podobnie. Mamy początek stycznia, więc w optymistycznej wersji mamy jeszcze 3 miesiące, podczas których się może wiele pozytywnych rzeczy zdarzyć. Jakby cała idea tego wzrostu na GPW polega na odrobieniu tych koronawirusowych strat poniesionych w okresie, no właściwie w marcu. I jak patrzy się na WIG20, który tam zaczął spadek z poziomu 200, a teraz z 1200 coś tam odrobił większość tych strat i już jest ponad poziomem 2000. Więc no, do tego orientacyjnego szczytu, koniec stycznia, koniec kwietnia, no, WIG20 powinien wyjść, nazwijmy to, na zero, tak? Można powiedzieć, że cała idea tych interwencji, nie wiem, banków centralnych w ubiegłym roku polegała na tym, by za cenę skrajnego obniżenia stóp procentowych i interwencji monetarnych, druku pieniądza, przywrócić ceny aktywów do przedkoronawirusowych poziomów. No i jak patrzymy na WIG20, to prawie się już to udało, to znaczy inwestorzy prawie, którzy kupowali akcje w 18-19 roku, prawie już są w przypadku największych polskich spółek na zero. Myślę, że do tego końca stycznia, końca kwietnia wyjdą na zero, no i wtedy rozpoczną proces dystrybucji akcji, to znaczy odzyskiwania pieniędzy, które włożyli w polską giełdę pechowo tuż przed wybuchem kryzysu. I to byłby moment, żeby wtedy przerzucić się na co, jeśli by ktoś szukał dalej zysków. No, logika cyklu koniunkturalnego jest taka, że gdy wybucha kryzys, no to wszyscy uciekają w obligacje i on ich, widzieliśmy co się stało na początku kryzysu. Najpierw, pierwszym ruchem było zejście rentowności obligacji na całym świecie do rekordowo niskich poziomów. Kiedy rentowności obligacji, tak, długoterminowe stopy procentowe spadają, nazwijmy to, w okolice zera, no to nagle atrakcyjne zaczynają być relatywnie w stosunku do obligacji, które możemy kupić, ale no na 10, 20 lat, 30 lat możemy na nich oczekiwać zgodnie z ich rentownością właściwie zerowych stóp zwrotu. No to na tym tle atrakcyjne zaczynają być akcje, które zaczynają rosnąć, co widzieliśmy od marca. Akcje rosną, dyskontując zakończenie kryzysu, czyli no, umownie mówiąc, szczepionki działają i koronawirusowy, na wiosnę koronawirusowy kryzys odchodzi w przeszłość.
Możemy to trochę porównywać do epidemii grypy hiszpanki, która miała no jakby trzy fale. Ta pierwsza z wiosny dosyć łagodna, z wiosny tam 18 roku. Druga jesienna bardzo silna, trochę jak ta obecna. No i potem na wiosnę trzecia już słabsza od tej jesiennej. No, zakładając scenariusz ze skutecznością szczepionek, można sobie wyobrazić, że wiosną ludzkość oddycha z ulgą, że groźba minęła, no i tempo wzrostu wraca do normy. W typowym cyklu, przez cały obecny rok, zgodnie z typowym schematem cyklu koniunkturalnego, w którym kolejność wzrostów to jest obligacje, potem akcje, potem surowce, no a w obecnej sytuacji surowce żywnościowe wydają się jakby no, najbardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o ten rok. Czyli nie przemawia do pana teoria, którą niektórzy głoszą, że ta kombinacja czynników w postaci niskich stóp procentowych, które no, można w ciemno obstawiać, że w przyszłym roku banki centralne nie zdecydują się na ich podwyżkę, połączona z ożywieniem gospodarczym, jeśli przyjąć by ten scenariusz, że szczepionka zadziała, że to napędzi hossę na giełdzie. Pan nie kupuje tej teorii. No, hossa na giełdzie już była, tak, więc ona już dyskontowała ten optymistyczny scenariusz. Mnie zastanawia zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych, tak, to znaczy mamy nowego prezydenta, no i mamy strasznie rozregulowaną amerykańską gospodarkę. Jak się przeanalizuje ścieżki S&P 500 za ostatnie kilkadziesiąt lat, to ta z poprzednich dwóch lat najsilniej koreluje, zdecydowanie najsilniej koreluje z tą z lat 78-80. To znaczy tą, która poprzedzała zwycięstwo Ronalda Reagana w 80 roku. Przypomnę, że od 100 lat żaden prezydent, któremu się w ciągu dwóch lat przed wyborami zdarzyła recesja, nie wygrał wyborów. Zresztą ten, który wygrał wybory 100 lat temu, został zastrzelony na początku następnej kadencji, więc generalnie albo się nie wygrywa wyborów, jak ci się zdarzy recesja w ciągu dwóch lat przed wyborami, no ale jak wygrasz te wybory, to też nie jest najlepiej. Oczywiście skojarzenie Biden-Reagan zupełnie się wydaje dziwaczne, no bo to prezydenci z innych partii, ale to, że S&P zachowywał się w ciągu ostatnich dwóch lat, no właśnie najbardziej podobnie do tego zachowania sprzed 40 lat, które doprowadziło do wygranej Reagana. Moim zdaniem to jest jakaś sugestia. Znaczy przychodzi nowy prezydent i musi posprzątać. Musi posprzątać po poprzedniku w ciągu pierwszych dwóch lat swojej kadencji. Dlatego, że no jeśli przeciągnie to sprzątanie zbyt długo, no to nie wygra następnych wyborów. Co oznacza, że nowa ekipa, nowa administracja amerykańska musi ten proces sprzątania przeprowadzić w latach 21-22. Co oznacza podwyżki podatków, zaostrzenie polityki fiskalnej, żeby no, finanse rządu amerykańskiego no, jakoś przybliżyć do równowagi no, gwałtownie załamanej przez ten ubiegłoroczny kryzys. Na co oczywiście rynek akcji zareaguje bardzo negatywnie, stąd jakby moje oczekiwanie, że między końcem stycznia a końcem kwietnia ta hossa ulegnie zakończeniu i no, przez następny rok, półtora będziemy mieli do czynienia z no, negatywną reakcją rynków akcji na próby nowego rządu amerykańskiego, sprowadzenia amerykańskich finansów do poziomu no jakiejś tam w miarę równowagi głęboko zakłóconej przez ostatni kryzys. Scenariusz rozwoju sytuacji na rynkach w tym roku określił Wojciech Białek, analityk, autor bloga Know the Future. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania. Jak słyszeliśmy, akcje i surowce to na razie są najlepsze typy na inwestycje w tym roku. Ale co mają zrobić inwestorzy, którzy nie chcą podejmować takiego ryzyka? Dla nich zazwyczaj są obligacje. Skarbowe, czyli emitowane przez państwo, lub korporacyjne, czyli emitowane przez firmy. O to, ile będzie można w tym roku zarobić na obligacjach i jak w nie inwestować, zapytałem Emila Szwedę, eksperta, który od wielu, wielu lat śledzi rynek obligacji. No więc warto czy nie warto w tym roku inwestować w obligacje? Zależy, jakim się jest inwestorem. Jeżeli to nastawienie do ryzyka jest takie umiarkowane, to pewnie warto wzbogacić portfel o obligacje. Dla najbardziej konserwatywnych inwestorów to są obligacje oszczędnościowe
Skarbu Państwa i one się cieszą sporą popularnością, bo oferują aż, uwaga, 0,5%. 0,5% w skali roku to są obligacje 3-miesięczne, także można je później sobie co 3 miesiące przedłużać tę inwestycję. Ale te 0,5%, choć wydaje się no niskie, nawet nie wydaje się, tylko to jest niewiele, zwłaszcza na tle 3% inflacji, ale na tle oprocentowania większości lokat bankowych, to całkiem sporo. Czyli 0,5% to więcej niż zero. Za przemawia jak właśnie krótki okres inwestycji, możliwość wycofania się z tej inwestycji praktycznie w każdym momencie. Więc spora część nabywców tych obligacji, podejrzewam, traktuje je jako właśnie zastępstwo lokaty czy rachunku oszczędnościowego, którego już nie mają albo mają oprocentowanie bardzo niskie. No tak, ale pewnie dla większości naszych słuchaczy to nawet te troszkę więcej niż na lokacje to wciąż za mało. Chcieliby zarabiać przynajmniej więcej niż inflacja. Czy z obligacji korporacyjnych da się wyciągnąć coś więcej? Z obligacji korporacyjnych oczywiście da się wyciągnąć więcej, ale tutaj im więcej chcemy wyciągnąć, tym wyższe jest ryzyko i z moich obserwacji wynika, że ono rośnie nieproporcjonalnie silnie w stosunku do oferowanych odsetek. Czyli możemy powiedzieć tak, że w przypadku emisji publicznych, takich uznanych emitentów obligacji, którzy mają no stosunkowo stabilną, nawet nie stosunkowo, tylko bardzo stabilną sytuację finansową, powtarzalne wyniki, generują gotówkę ze swojej działalności i oni oferują oprocentowanie powiedzmy w granicach 5%. Umownie, między 4 a 5. Czasami 5,5-6% to była dobra oferta ubiegłoroczna, ale tuż po wygaszeniu pierwszego lockdownu, kiedy tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, w jakiej sytuacji jest rynek. Ale już od 7%, a nawet poniżej, zaczyna się oprocentowanie obligacji małych firm o bardzo wysokim profilu ryzyka. I ono wcale nie sięga gdzieś tam grubych kilkunastu procent, tylko właśnie między 6 a 8% to jest to, co się oferuje inwestorom indywidualnym, bo w przypadku inwestorów profesjonalnych to bywa wyższy ten kupon. Czyli mamy taką sytuację, że obligacje raczej nie będą w tym roku źródłem sowitych zysków, raczej dla tych inwestorów, którzy boją się ryzyka i szukają raczej bezpiecznych inwestycji. No więc na pewno tacy inwestorzy także są, więc gdyby ktoś chciał zacząć inwestować w obligacje, to jak to zrobić najłatwiej, może najtaniej czy najsprawniej? Może warto jeszcze uzupełnić tę paletę możliwości o obligacje też oszczędnościowe indeksowane inflacją. Są takie obligacje 4- i 10-letnie i wówczas po prostu do inflacji dopisywana jest marża 0,75 punkta procentowego w przypadku obligacji 4-letnich i 1 punkt procentowy w przypadku obligacji 10-letnich. No i to są takie papiery, które powinny chronić nasze oszczędności przed skutkami inflacji. A okresowo, czasami jeżeli ktoś je kupił w dobrym momencie, to ma zapewnione naprawdę interesujące zyski. W zeszłym roku, pamiętajmy, inflacja sięgnęła 4,7% maksymalnie, a marże były wcześniej, tą ponad inflację były wyższe, były inne warunki emisji obligacji, w związku z tym oprocentowanie niektórych obligacji sięgnęło 6% do obligacji skarbowych, co możemy uznać za bardzo dobry wynik. Jak kupić obligacje? No najprostsza droga wiedzie przez nasz bank i rachunek maklerski. To właściwie wystarczy. Obligacje oszczędnościowe możemy kupić zdalnie przez internet. Także trzeba będzie założyć rachunek maklerski w banku, który jest agentem tych obligacji, jest jedynym oferującym. Ale to wszystko się dzieje zdalnie i jest naprawdę bardzo proste do przeprowadzenia. Podobnie założenie rachunku maklerskiego w innych bankach również nie jest trudne. Możemy wtedy kupować obligacje nie tylko biorąc udział w emisjach czy obligacje oszczędnościowe, kupując jakby na rynku pierwotnym, ale również kupując obligacje na rynku wtórnym Catalyst, co znakomicie poszerza nasze możliwości inwestycyjne. Możemy sobie wówczas samodzielnie kreować jakąś strategię inwestycyjną, czy chcemy bardziej konserwatywnie, czy troszkę więcej ryzyka wpuścić do naszego portfela i jakie efekty chcemy osiągnąć. To wszystko można zrobić. Zawsze zostaje też jeszcze jakiś fundusz zarządzany przez TFI. Ty byś polecał raczej samodzielne inwestowanie w obligacje, czy wybranie właśnie któregoś z funduszy dłużnych? Ja wolę inwestować samodzielnie.
i wydaje mi się, że w tej chwili nie jest problemem pobicie wyników funduszy inwestycyjnych inwestujących w obligacje korporacyjne. A to z tego powodu, że pobierają one opłatę za zarządzanie, a większość obligacji, które posiadają, jest oparta o WIBOR. I jeżeli średnie oprocentowanie ich obligacji w portfelu oscyluje gdzieś tak w granicach 3%, z czego 1% odpada jako opłata na zarządzanie, to dla końcowego inwestora zostaje mniej więcej 2%. Więc osiągnięcie takiego wyniku samodzielną inwestycją naprawdę nie jest trudne. Natomiast fundusze obligacji, fundusze dłużne zarabiają nie tylko na odsetkach, ale też na zmianie notowań obligacji, w szczególności obligacji skarbowych. I tak długo, jak długo trwa hossa obligacji skarbowych, czyli spada rentowność, tak długo wyniki tych funduszy były i mogą być dobre w przyszłości. I pewnie raczej krótkiej niż dłuższej, tak mi się wydaje, dlatego że rentowność naszych obligacji skarbowych już teraz jest bardzo niska, w granicach 1,2-1,3% dla obligacji 10-letnich. I naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że będzie jeszcze niższe, a wystarczy, że obligacje przestaną drożeć, a wyniki funduszy dłużnych od razu się pogorszą. Natomiast gdyby obligacje skarbowe zaczęły tanieć, ich rentowność by rosła, wówczas stopy zwrotu staną się ujemne. O tym, jak inwestować w obligacje, mówił Emil Szweda z portalu obligacje.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania. Wiemy już, że lepiej w tym roku będzie inwestować w akcje niż obligacje, ale tu pojawia się często przeszkoda. Słyszę od ludzi, nie wiem jak to robić, nie wiem jak wybrać akcje, nie mam czasu ani ochoty śledzić kursów. No to mam dobrą wiadomość. Można to zrobić bardzo łatwo, inwestując w fundusz inwestycyjny zarządzany przez jedno z krajowych TFI. Można to zrobić bardzo łatwo przez internet, a do rozpoczęcia wystarczy 500 zł czy 1000. Warto. W 2020 roku przeciętny fundusz inwestujący w akcje polskie dał zarobić ponad 20%. Najlepszy ponad 100%. Oto jakie są zalety funduszy i jak wybrać ten najlepszy fundusz, zapytałem Rafała Bogusławskiego, doświadczonego analityka, obecnie dyrektora w firmie Analizy Online. Na początek zapytałem o to, na jakie fundusze warto postawić w tym roku. Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce, to co robią rządy, jeżeli chodzi o skalę stymulacji fiskalnej, czyli krótko mówiąc zasilanie gospodarki wydatkami rządowymi, wspieraniem też biznesów, które są zagrożone, plus banki centralne, które bardzo luźną politykę monetarną prowadzą i starają się wspierać gospodarkę, zwiększając ilość gotówki w obiegu, no to stawiałbym mimo wszystko na rynki akcyjne, chociaż w ubiegłym roku te rynki akcyjne, przynajmniej większość rynków akcyjnych zachowała się dość dobrze, zwłaszcza te rynki akcyjne, które są skoncentrowane na spółkach technologicznych, tutaj patrz Nasdaq, rynki amerykańskie generalnie zachowały się bardzo dobrze, dużo lepiej niż średnia światowa. W tym roku wydaje się, że też rynki akcji dadzą zarobić, też można oczekiwać, że tutaj te stopy zwrotu będą, myślę, że będą dwucyfrowe, tak bym na to liczył. I zróżnicowanie pomiędzy różnymi branżami, czyli już nie będzie takiej różnicy pomiędzy spółkami technologicznymi i spółkami starej ekonomii. Tutaj dzięki szczepionkom, dzięki temu, że zwalczamy koronawirusa, no jest nadzieja na to, że w drugiej połowie roku gospodarka zacznie wracać do w miarę normalnego funkcjonowania, takiego sprzed pandemii. I to byłby optymistyczny scenariusz również dla tych branż, czy dla tych spółek, które działają w branżach, które są mocno dotknięte przez lockdowny, przez zamykanie gospodarki. Natomiast patrząc na to, jakie fundusze, no wydaje się, że fundusze akcji przy bardzo niskich stopach procentowych, bardzo niskich rentownościach obligacji, tutaj nie spodziewałbym się jakichś fajerwerków, jeżeli chodzi o wyniki w funduszach dłużnych. Trudno będzie tutaj powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w przypadku tych funduszy. Mówi pan dwucyfrowe stopy zwrotu, czyli gdzieś tam powyżej 10%. Jak to się ma do wyników z ubiegłego roku, na ile ta perspektywa dwucyfrowych zysków jest realna? No w zeszłym roku to był dość dobry rok, jeżeli mówimy o rynku akcji. Oczywiście biorąc pod uwagę też skalę zmienności, która się pojawiła, bo w marcu ci inwestorzy, którzy obawiali się skutków epidemii i wycofali kapitały, no to na pewno nie uważają tego roku za udany. Natomiast jeżeli popatrzymy na stopy zwrotu, które polskie fundusze inwestycyjne osiągały, no to fundusz polskich akcji małych i średnich spółek średnio te fundusze zarobiły w ciągu roku 20,7%. Fundusze akcji amerykańskich ponad 19%.
fundusze surowcowe, gdzie inwestowali inwestorzy w metale szlachetne, przede wszystkim złoto, ponad 20%, prawie 21%. No to są takie stopy zwrotu, które w tym roku myślę, że powyżej 20% będzie ciężko osiągnąć, natomiast to pokazuje, że potencjał, jeżeli chodzi o rynek akcji, jest dość duży i pomimo dużych zawirowań gospodarczych, no tutaj interwencje rządów, interwencje banków centralnych pozwoliły ustabilizować sytuację na tyle, że to był zdecydowanie rok akcji. Natomiast też dzięki przede wszystkim interwencjom banków centralnych, to był też rok funduszy obligacji, tutaj bardzo wysokie stopy zwrotu. Polskie fundusze obligacji skarbowych długoterminowych średnio zarobiły 6%. No to jest wynik, który w tym roku, jeżeli mówimy o funduszach dłużnych, raczej będzie trudniejszy do powtórzenia niż to, czego można się spodziewać w przypadku funduszy akcyjnych. No tak, 6% z obligacji, czyli relatywnie bezpiecznych instrumentów, to robi wrażenie. To robi wrażenie, natomiast tu trzeba pamiętać o tym, że to, jeżeli mówimy o polskim rynku, mamy najniższe w historii stopy procentowe, stopa referencyjna na poziomie 0,1%. To się wydarzyło w marcu, trzykrotna obniżka stóp procentowych przez NBP z poziomu 1,5% do 0,1%. To pozwoliło obniżyć rentowności 10-letnich długoterminowych obligacji, krótkoterminowych również. Taki spadek rentowności obligacji to jest wzrost cen obligacji, więc te stopy zwrotu były na turbo doładowaniu, znaczy dzięki temu, co zrobił NBP, zresztą to też robiły inne banki, więc w ogóle kapitał popłynął na rynek długu w tym momencie, kiedy okazało się, że banki centralne będą utrzymywały niskie stopy procentowe, nawet pomimo tego, że w niektórych regionach może się pojawiać inflacja, więc to było takie turbo doładowanie. No, ale teraz patrząc na to, co można zarobić na polskich obligacjach skarbowych, no tutaj rentowności obligacji 10-letnich są na poziomie 1,2-1,3%, no i to jest mniej więcej taki poziom dochodu, który można zakładać, jeżeli nic się nie zmieni, nie zmienią się te rentowności, no to mniej więcej taki zysk inwestor osiągnie w perspektywie roku. To jest zupełnie inna sytuacja niż było w ubiegłym roku. Trudno oczekiwać, żeby był dopalacz ze strony banku centralnego. Oczywiście tutaj pojawiają się głosy, że prezes Glapiński mówił o tym, że jeszcze będzie obniżka stóp procentowych i być może pojawią się stopy ujemne, natomiast wydaje mi się, że to aż takiego przełożenia na rentowności obligacji polskich skarbowych długoterminowych nie będzie miało, więc patrząc na to, jakie są w tej chwili rentowności polskich obligacji skarbowych, tutaj naprawdę będzie bardzo trudno, to jest tylko kwestia matematyki finansowej, będzie bardzo trudno powtórzyć taki wynik, co nie znaczy, że tutaj te fundusze nie pozwolą zarobić, tylko te dochody będą zdecydowanie mniejsze niż to, co w zeszłym roku się udało zarządzającym osiągnąć. Jakie są jeszcze korzyści albo może różnice między inwestowaniem poprzez fundusze, a inwestowaniem samodzielnie w akcje, obligacje czy kontrakty na surowce? Po pierwsze, jeżeli inwestujemy samodzielnie, no to zwłaszcza w przypadku instrumentów dłużnych, tutaj nie mamy dostępu do niektórych instrumentów, to tylko duże instytucje mogą inwestować w określone papiery dłużne i to jest pierwsza rzecz, znaczy nie jesteśmy w stanie zbudować takiego portfela jak na przykład zarządzający funduszem obligacji korporacyjnych ze względu na to, że po pierwsze nie mamy wystarczających środków, bo tam bardzo często są limity kapitału, który trzeba mieć, żeby się zaangażować na takim rynku. One są trudno dostępne też. Nie mamy możliwości, żeby kupować takie instrumenty bez płacenia dużych spreadów, to znaczy różnicy od ceny takiej optymalnej musimy zapłacić trochę więcej. W przypadku rynku akcji tu wchodzi jeszcze w grę to, że jeżeli podejmujemy samodzielne inwestycje, to pojawia się problem posiadania odpowiedniej wiedzy. No, przeanalizowanie spółek takie dokładne wymaga bardzo dużo czasu, wymaga fachowej wiedzy. Inwestując w fundusze mamy stworzony portfel, w który możemy zainwestować. Też jeżeli inwestujemy poprzez platformy internetowe, nie ponosimy opłat związanych z tą inwestycją. Oczywiście ponosimy opłaty wynikające z opłat za zarządzanie między innymi, natomiast nie ponosimy prowizji wynikających z tego, że kupujemy na przykład poprzez biuro maklerskie poszczególne akcje. Druga rzecz, niskie bariery wejścia, znaczy niedużo kapitału potrzeba, żeby zainwestować. Wystarczy w większości przypadków, w większości funduszy inwestycyjnych na rozpoczęcie inwestycji wystarcza 1000 zł, w niektórych nawet mniej. Potem możemy dopłacać po 100 czy nawet po 50 zł i to jest też jedna z atrakcji, jeżeli mówimy o długoterminowym inwestowaniu, jest dostęp do różnych strategii i rynków, czyli nie musimy sami szukać okazji inwestycyjnych, tylko możemy na przykład wybrać fundusz, który inwestuje w spółki, które związane są z budownictwem, możemy wybrać fundusz, który inwestuje na rynkach azjatyckich. No i o ile inwestor
z Polski potrafi rozpoznać największe polskie spółki, potrafi je przeanalizować, no to dostęp do takich analiz dotyczących tego, co dzieje się na przykład w Chinach, jeżeli mówimy o rynku akcji, czy w ogóle w Azji, no to te informacje już są trudniej dostępne, takie analizy zajmują dużo czasu, więc kolejna zaleta to jest oszczędność czasu, to jest proste inwestowanie i dzięki temu po prostu możemy koncentrować się na innych aktywnościach, a tutaj pozostawić zarządzanie tymi środkami zawodowcom. No i to, co jest bardzo ważne, czyli dywersyfikacja, tutaj powtarzam, najczęściej to jest niezbędne do tego, żeby kontrolować poziom ryzyka, żeby ograniczać poziom ryzyka, który podejmujemy. Oczywiście jak inwestujemy w jedną spółkę, tam stopy zwrotu mogą być tak jak w przypadku Tesli w ubiegłym roku ponad 700%, natomiast też można stracić połowę kapitału albo 80% kapitału. Więc to są instrumenty, które są przeznaczone dla po pierwsze długoterminowego inwestowania, po drugie dla osób, które nie są w stanie poświęcać wystarczająco dużo czasu, też czasami nie mają odpowiedniej wiedzy na to, żeby dogłębnie przeanalizować na przykład dane spółki czy dane instrumenty. To są takie korzyści, które przychodzą do głowy, kiedy mówimy o inwestowaniu długoterminowym poprzez fundusze. Myślę, że wielu naszych słuchaczy się przekonało, no można całkiem nieźle zarobić, a jednocześnie nie trzeba się specjalnie znać i nie trzeba mieć dużego pieniędzy, dużo czasu na to poświęcać. No to zostaje pytanie, jak wybrać, mamy kilkadziesiąt różnych do wyboru, jak wybrać ten najlepszy, czym się kierować? To ja polecam tutaj naszą stronę analizy.pl, tam są rankingi funduszy, też są ratingi funduszy. To pozwala popatrzeć przez pryzmat osiąganych wyników, też sposobów, w jakie te fundusze są zarządzane, na to, czy faktycznie ten fundusz pokonuje benchmark, tak po pierwsze, czy realizuje strategię inwestycyjną, która przy ograniczonym poziomie ryzyka pozwala zarabiać odpowiednio wysokie stopy zwrotu osiągać. No to jest coś, co można polecić, czyli popatrzeć na to, jak wyglądają rankingi na naszej stronie. To daje taki szybki przegląd oczywiście efektywności zarządzania tych funduszy i to jest takie jedno z podstawowych kryteriów. Druga rzecz, no oczywiście warto też popatrzeć na to, jakie są strategie inwestycyjne w danych funduszach, to warto też sprawdzić, co jest benchmarkiem i przede wszystkim porównać te wyniki, które osiągają fundusze do benchmarków czy do konkurencji. Najczęściej te fundusze, które są zarządzane dobrze, czyli pokonują benchmarki, czy mają te stopy zwrotu adekwatne do ponoszonego ryzyka, to są fundusze, które powtarzają te wyniki w perspektywie kilku, czasami kilkunastu lat. I to jest jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, czyli też powtarzalność wyników, nie tylko wyniki z ostatniego roku, ale to, co te fundusze osiągały w perspektywie 4, 5, 7 lat. A o tym, jak można całkiem nieźle zarabiać, nie poświęcając temu zbyt dużo czasu i energii, opowiadał Rafał Bogusławski, dyrektor do spraw strategii i rozwoju produktów oszczędnościowych w analizach online. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Puls biznesu do słuchania. Akcje, obligacje, surowce, fundusze inwestycyjne. To wszystko staje się coraz bardziej popularne. Ale i tak najpopularniejszą metodą inwestowania wśród Polaków są nieruchomości. Zakup mieszkania na wynajem był przez lata wyborem numer jeden. Ale pandemia bardzo zamieszała na tym rynku. Uczelnie i praca w trybie zdalnym sprawiła, że radykalnie spadła liczba osób zainteresowanych wynajmem mieszkań. W ślad za tym pospadały czynsze. A co się stało z cenami mieszkania, przede wszystkim co się będzie działo z cenami mieszkań w tym roku, zapytałem Annę Karaś, analityka w firmie Cenatorium, z którą Puls Biznesu co miesiąc robi raport o cenach nieruchomości. No więc czy mieszkania będą w tym roku drożeć, czy może stanieją? To jest bardzo ciekawe pytanie, gdyż wszyscy chcielibyśmy tak naprawdę wiedzieć, co się będzie działo z cenami, a tak naprawdę trudno w dalszym ciągu dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Cały czas brakuje nam danych za czwarty kwartał z 2020 roku dotyczących sprzedaży mieszkań, dotyczących tego, co się działo z cenami. Na pewno w 2021 rok wchodzimy dosyć optymistycznie nastawieni, gdyż no niedawno została ogłoszona szczepionka na COVID-19, która wszystkim daje wielkie nadzieje na to, że w 2021 roku sytuacja gospodarcza wróci do normalności. Wydaje mi się, że z tego względu wielu sprzedających będzie miało opory przed obniżaniem cen mieszkań, licząc na to, że bardzo szybko ceny mieszkań wrócą do wzrostów. Czy tak się stanie? Na to pytanie tak naprawdę
Raczej trudno odpowiedzieć i raczej ja nie skłaniałabym się do takiej opcji, że ceny mieszkań zaraz znowu wrócą do wzrostów, gdyż spójrzmy na to, że popyt utrzymuje się na obniżonym poziomie, a na efekty szczepień będziemy musieli dosyć długo poczekać. Szczepienia się zaczęły, jednak co najmniej przez pół roku sytuacja będzie wciąż podobna do tej, którą mamy obecnie, gdyż potrzeba dużo czasu, żebyśmy zaszczepili wystarczającą ilość społeczeństwa. No właśnie, no to porozmawiajmy o tym, co się działo w tym roku, który właśnie się kilka dni temu skończył. Jak pandemia, jak kryzys gospodarczy wpłynął na rynek mieszkaniowy i na ceny? Przede wszystkim rok zaczął się bardzo dobrze, tak? Rok 2020 zaczął się bardzo dobrze. Ceny mieszkań rosły na wszystkich rynkach zgodnie z trendem zapoczątkowanym w minionych okresach w 2019 roku. I tak naprawdę w marcu przyszło załamanie. Tak naprawdę pandemia to był taki bardzo duży szok dla gospodarki. Nowe zjawisko, tak więc sparaliżowało to rynek nieruchomości. Wzrosty cen mieszkań wyhamowały. Ceny się ustabilizowały i wszyscy czekali na dalszy rozwój wydarzeń z tym, co będzie działo się dalej. Wyhamowały wzrosty cen ofertowych. W przypadku cen transakcyjnych w drugim kwartale widzieliśmy jednak spory spadek. W agregacji dla 7 miast w Polsce, 7 największych miast, mam tutaj na myśli Poznań, Łódź, Warszawę, Gdańsk, Gdynię oraz Kraków, cena transakcyjna w drugim kwartale 2020 roku była o 10% niższa niż cena ofertowa. Oznacza to, że z rynku znikały głównie te najtańsze mieszkania, najniżej wycenione, gdyż kupujący wstrzymali się z zakupami najdroższych mieszkań, bojąc się, że po prostu będą za nie przepłacać. W drugim kwartale było widać silną presję i oczekiwania na to, że w wyniku obecnej pandemii ceny mieszkań zaczną spadać. No to też liczba transakcji, prawda? Tak, oczywiście. Liczba transakcji spadła co najmniej o 50% na większości rynków w Polsce i właśnie sprzedawały się te najtańsze mieszkania. Trzeci kwartał z kolei zaczął się już lepiej, gdyż przypomnijmy, że był to taki kwartał, okres wakacyjny, kiedy zniesiono część obostrzeń. Sytuacja gospodarcza poprawiła się, Polacy wrócili nawet do podróżowania, przemieszczania się, czyli tak naprawdę zaczęła wracać normalność, nowa normalność, ale czuć było na rynkach duży optymizm i również zaczęła rosnąć liczba transakcji na rynku mieszkaniowym. Z tym, że liczba transakcji zaczęła rosnąć w dużej mierze ze strony klientów inwestycyjnych. Przypomnijmy, że w tym okresie znowu zostały obniżone stopy procentowe do najniższego poziomu w historii, czyli 0,1, w wyniku czego trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych czy w ogóle na kontach oszczędnościowych stało się zupełnie nieopłacalne i 200 miliardów złotych zostało wyjęte z kont oszczędnościowych, z czego co najmniej 10% trafiło na rynek nieruchomości. Więc trzeci kwartał był tak naprawdę dobrym kwartałem dla rynku mieszkaniowego, gdyż bardzo dużo zakupów odbywało się za gotówkę. Mówi się, że było to nawet 70% transakcji. Były to transakcje gotówkowe, co tak naprawdę można powiedzieć, że uratowało sytuację na rynku mieszkaniowym i powiało naprawdę optymizmem, jeśli chodzi o sytuację. W czwartym kwartale z kolei, no jeszcze nie mamy pełnych danych za czwarty kwartał, jednak no wiadomo, tutaj przyszła druga fala pandemii i z naszych danych cenatoryjnych widać, że bardzo mocno wzrosła oferta na rynku wtórnym. Na początku w październiku było to nawet 5 razy więcej mieszkań niż przed pandemią. Tak więc podaż na rynku wtórnym jest dużo, dużo większa niż było to przed pandemią, co świadczy o tym, że bardzo spadła sprzedaż ponownie mieszkań, co także pokazuje czas ekspozycji oferty. Przed pandemią, czyli styczeń, luty, mieszkania na portalach ogłoszeniowych były eksponowane średnio 10-12 dni. W czasie najgorszym, czyli takim czasie kwiecień, maj, ogłoszenia wisiały ponad 20 dni na stronach, po czym znikały i nie jest to równoznaczne z tym, że zostały sprzedawane, a raczej usuwane i odświeżane po nowych kwotach, często niższych. A pod koniec roku znowu czas ekspozycji oferty wzrósł do około 18-19 dni. Rozumiem, że ci, którzy kupują inwestycyjnie mieszkania z przeznaczeniem na wynajem, liczą, że my szybko wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, czyli studenci wrócą na uczelnie, pracownicy wrócą do biur, no bo jednym z takich trendów na rynku nieruchomości to jest ta praca zdalna i szkoła zdalna, która sprawiła, że w tych dużych miastach popyt na mieszkania na wynajem, no przynajmniej tak mi się wydaje, powinien zmaleć.
to prawda? Zdecydowanie sytuacja na rynku najmu jest trudna, gdyż popyt na te mieszkania spadł znacznie. Jest bardzo duża równocześnie podaż, tak? Bo nie dość, że mniej mieszkań jest wynajętych, to bardzo dużo mieszkań z rynku, które wcześniej były wynajmowane krótkoterminowo, zostały skierowane na wynajem długoterminowy, w wyniku czego bardzo wzrosła podaż, bardzo spadł popyt na mieszkania. I widzimy teraz duże też obniżki czynszów, tak? W większości miastach 5-10%, ale zdarzają się nawet rynki, gdzie można trafić ofertę o 20% tańsze niż wcześniej. Widać także, że wiele osób, które wynajmują mieszkania, poprawiają sobie teraz standard i zmieniają wynajmowane lokale na lepsze, gdyż w tej samej cenie mogą teraz trafić lepsze okazje. To by znaczyło, że ten taki przez wiele lat idealny model kupowania mieszkań na wynajem i takich wysokich stóp zwrotu z tego wynajmu, no może przynajmniej w krótkim terminie nie wrócić. Czy jeszcze jakiś trend? Opisywaliśmy w Pulsie Biznesu między innymi to, żeby wzrósł mocno popyt na takie działki letniskowe. Zdecydowanie widać wzrost zainteresowania działkami letniskowymi i działkami budowlanymi w ogóle. To są takie trendy, które faktycznie zaznaczają się bardzo mocno. Ceny gruntów pod zabudowę rosną bardzo szybko, podobnie jak ceny domów jednorodzinnych. Tutaj to jest akurat bardzo ciekawa liczba, gdyż w minionym roku ceny domów jednorodzinnych w większości miast wzrosły o nawet 25%, co jest o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze w poprzednim roku w relacji rok do roku. Tak samo domy w województwach, czyli tutaj możemy mówić właśnie już o takich domach również letniskowych, gdzie tak samo wzrosty były na wszystkich rynkach dwucyfrowe i w zdecydowanej większości te wzrosty sięgnęły 20%. Największe widać, bo nawet prawie 30% w województwie wielkopolskim. Czyli gdyby chcieć podsumować prognozy na 2021 rok, to jakiegoś szalonego wzrostu cen mieszkań się nie należy spodziewać, a kupno mieszkania na wynajem no jest obarczone przynajmniej w tym krótkim terminie jakimś ryzykiem, że to mieszkanie tak łatwo się nie wynajmie. Tak, ja bym nawet powiedziała, że w 2021 roku powinniśmy się jednak spodziewać korekty cen mieszkań na rynku. Presja jest bardzo duża ze strony rosnącej podaży, głównie na rynku wtórnym, tak? Bo może na rynku pierwotnym widać, że deweloperzy dopasowują ofertę do zmniejszonego popytu, jednak na rynku mieszkaniowym teraz najbardziej aktywni są inwestorzy, a ci inwestorzy gotówkowi również muszą się skończyć, tak? To nie jest tak, że tej gotówki jest nieskończona ilość i w 2021 roku na pewno będzie utrzymywał się zmniejszony popyt ze strony osób młodych, na przykład uzależnionych od sytuacji na rynku pracy, uzależnionych od sytuacji na rynku kredytowym. I tutaj sprzedaż będzie mniejsza, rośnie podaż na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym może nie tak bardzo, ale jeżeli na rynku wtórnym będą spadały ceny transakcyjne, bo myślę, że ofertowe mogą być na to bardziej oporne, to również pojawi się presja na rynek pierwotny. A prognozowała Anna Karaś, starszy analityk do spraw rynku nieruchomości w firmie Cenatorium. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z biznesu do słuchania. Bardzo pokaźne zyski w minionym roku przyniosła inwestycja w złoto. Sprawdziła się bowiem teoria z podręcznika, która mówi, że gdy jest kryzys gospodarczy, ludzie chętnie inwestują w ten kruszec. Nikt w Polsce nie wie więcej o rynku inwestowania w złoto niż Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Rozmawiamy o tym, czy i jak inwestować w złoto, ale przy okazji podzielił się też kilkoma cennymi radami dla wszystkich inwestorów, niezależnie od tego, w co inwestują. Tym bardziej, że jego zdaniem ważniejsze niż w co jest odpowiedź na pytanie, jak inwestować. Na początek zapytałem, jaka jest jego prognoza dla ceny złota, czy warto w tym roku w nie inwestować. Cały urok prognozowania polega na tym, że jest ono bardzo trudne, ponieważ dotyczy przyszłości, a tej przyszłości tak naprawdę nikt nie zna. Więc ja zamiast prognozować, wolę budować pewne scenariusze, które opierają się na pewnych racjonalnych, oby prawdziwych przesłankach. To znaczy zakładając, że w tym roku czeka nas jednak jakaś forma ożywienia gospodarczego po recesji w 2020 roku, mówimy w kategoriach globalnych, to zakładam, że będzie nas jednak czekał wzrost inflacji wynikający także z ultraluźnej polityki fiskalnej i monetarnej. W związku z tym równocześnie wiemy, że stopy procentowe na świecie pozostaną na zerowym lub wręcz ujemnym poziomie, prawdopodobnie przez cały ten rok przyszły i może jeszcze następny rok.
co oznacza, że realnie stopy procentowe na świecie będą ujemne. Historycznie rzecz biorąc, w takich warunkach złoto, przynajmniej ceny złota w ujęciu dolarowym, miały tendencję rosnącą i tego też bym się spodziewał. No może niekoniecznie w nadchodzącym roku, ale w nadchodzących kwartałach szerzej pojmując. Jak można zarabiać na takim wzroście cen złota? No bo oczywiście najprościej pójść gdzieś, gdzie sprzedają fizyczne złoto, ale to nie jedyna metoda inwestowania. To zależy od tego, jak traktujemy złoto. Część inwestorów, w tym no muszę też się przyznać, że ja do nich należę, traktuje złoto nie jako spekulację, że kupuje coś po to, żeby sprzedać za 12 czy 15 miesięcy drożej, ale po prostu jako lokatę kapitału, no mówiąc wprost, jako pieniądz. Czyli ja tak naprawdę zabezpieczam pozostałe pozycje swojego portfela inwestycyjnego złotem. To złoto jest takim trzonem tego portfelu i ono mnie chroni przed różnymi rynkowymi zawirowaniami. I tak pojmowane złoto, oczywiście to tylko złoto fizyczne, idziemy do dealera, kupujemy sztabkę czy monetę. Natomiast jeśli chcesz spekulować złotem, czyli kupić złoto powiedzmy teraz i za 12 miesięcy wyciągnąć gotówkę z powrotem, czy to polskie złote, czy dolary, czy euro, cokolwiek, no to fizyczny metal nie nadaje się do tego najlepiej ze względu na stosunkowo wysokie marże dealerskie, czyli zapłacimy przynajmniej 2-3% przy zakupie i tyle samo przy odsprzedaży. Więc jeżeli chcemy spekulować złotem, jeżeli liczymy, że to złoto podrożeje i chcemy po prostu na tym zarobić w takiej perspektywie krótko i średnioterminowej, to lepsze moim zdaniem wydają się instrumenty finansowe, przede wszystkim w postaci ETF-ów, które pozwalają nam handlować tym złotem tak naprawdę tak jak akcjami. ETF-ów, czyli takich specjalnych funduszy, których się kupuje, odzwierciedlają cenę surowca, przynajmniej w teorii. I w przypadku złota bardzo często też w praktyce. Tu nie mamy raczej do czynienia z takimi spektakularnymi porażkami, jak mieliśmy na przykład w zeszłym roku w przypadku ETF-ów na ropę naftową. Chodźmy na chwilę do teorii. Wspomniałeś o czynnikach, które mają stymulować wzrost cen kruszców w najbliższych kwartałach, bo jednego nie rozumiem, przyznam, że w takiej podręcznikowej teorii mówiło się, że złoto to jest na złe czasy, ale teraz jeśli snujemy scenariusze o tym, że wróci ożywienie gospodarcze, to nie powinno być odwrotnie, że bardziej będzie moda na ryzykowne aktywa? No właśnie w tym tkwi cały paradoks, że złoto ma, może nie samo złoto, ale jego charakterystyka ma taką dwoistą naturę. Czyli tak, masz rację, że złoto jest, było historycznie rzecz biorąc dobrym zabezpieczeniem, dobrym aktywem, dobrze się spisywało w złych czasach. Złe czasy zazwyczaj oznaczały szok deflacyjny, czyli mieliśmy głębokie załamanie gospodarcze, któremu towarzyszył spadek generalnie cen różnych produktów, czy też towarów, czy aktywów finansowych. I wtedy złoto przynosiło rzeczywiście dobre stopy zwrotu. Ale równocześnie złoto sobie bardzo dobrze radzi w warunkach rosnącej inflacji, czy też reflacji. Czyli jeżeli ta inflacja nam się zwiększa, jeśli ta inflacja globalnie przyspiesza, zwłaszcza w takich warunkach, jakich mamy teraz. Jeżeli amerykańskie obligacje dziesięcioletnie płacą coś koło 1%, a inflacja w Stanach Zjednoczonych w tym roku wyniesie, dajmy na to, 2 czy 3%, no to powiedzmy sobie szczerze, że trzymanie takich papierów to jest trochę pozbawione sensu, no bo to są aktywa wolne od zysku. I to właśnie moim zdaniem w tej chwili widzimy na rynkach, czy to w przypadku złota, srebra, czy też na przykład bitcoina i innych kryptowalut. Kapitał po prostu ucieka od dolara, ponieważ obawia się spadku siły nabywczej tego dolara. To, że przy okazji będziemy mieli jakieś tam ożywienie gospodarcze, jakby nie zmienia nam ogólnego trendu, że to może być rok ucieczki od dolara, dolara, który w zeszłym roku święcił jeszcze swoje triumfy, natomiast od kilku miesięcy wyraźnie słabnie i w mojej ocenie to może być coś więcej niż tylko taktyczna korekta, ale początek jednak wieloletniego trendu deprecjacji amerykańskiej waluty. Jakie to trendy mniej więcej sześcioletnie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad? Jedno jest pewne, pieniędzy w bankach na lokatach specjalnie trzymać się nie opłaca, wspomniałem, że te bezpieczne aktywa obligacyjne też specjalnie zarobić nie pozwolą, więc myślę, że wielu naszych słuchaczy będzie szukało okazji do inwestowania. Jakie są twoje rady dla tych osób, które chciałyby zacząć inwestować swoje oszczędności? Moim zdaniem decydujące jest to, jak siebie mentalnie ustawimy w tej rozgrywce, gdyż bardzo często wielu ludzi mnie pyta, w co inwestować. I moim zdaniem to jest błędnie postawione pytanie, bo to pytanie to jest trochę pytanie gracza na ruletce czy na wyścigach konnych, co obstawić? Co w tym roku podrożeje najmocniej? Ja tego nie wiem, ja nie mam bladego pojęcia, która klasa aktywów w tym roku wypadnie najlepiej i dlatego, jak już wcześniej wspominałem, posługuję się tą metodą scenariuszy i pewnego prawdopodobieństwa. Wolę, żeby to pytanie było postawione, jak inwestować. To wtedy rozumiemy inwestowanie jako proces polegający na planowaniu, analizie, dokonywaniu transakcji, kontroli wyników, oceny inwestycji i wyciągania wniosków. I jeżeli tak podejdziemy do sprawy, no to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na trzy bardzo ważne pytania.
Czyli po pierwsze, po co w ogóle chcemy inwestować? Czyli jaki jest cel naszych inwestycji? No bo inaczej się zarządza, podchodzi się do portfela emerytalnego, a inaczej do budowy krótkoterminowych, powiedzmy bieżących takich zaskórniaków czy poduszki finansowej. I jaki jest nasz horyzont inwestycyjny? Czy co my chcemy osiągnąć, w jakim czasie my chcemy to osiągnąć? Gdy już mamy odpowiedź na to pytanie, no to przechodzimy do pytania numer dwa, czyli ile możesz na tym stracić? Krótko mówiąc, jaka jest twoja tolerancja na ryzyko? Jeżeli na przykład jakiś inwestor ma apetyt na ryzyko rzędu, może sobie pozwolić dobrze ten spać po nocach, jak straci 20-30% kapitału, to okej. Ale są też tacy ludzie, którzy nie tolerują nawet spadku obsuwy o 10%, no i powiedzmy sobie szczerze, rynek akcji generalnie to nie jest zabawa dla nich. No i na koniec musimy określić, ile wynosi twoja wymagana stopa zwrotu, aby osiągnąć założony cel w założonym czasie i przy ustalonym wcześniej ryzyku. Jeśli te wszystkie trzy parametry ze sobą będą grały, to znaczy wszystkie będą ustawione na realnym poziomie, no bo trudno założyć, abyśmy na przykład co roku osiągali 10% ponad inflację stopy zwrotu, więc jeżeli te wszystkie parametry są ze sobą zgodne, no to wtedy już mniej więcej wiemy, co robić i możemy przejść do pytania, jak to zrobić. A jak to zrobić, to jakie są sposoby, jakie są główne, najłatwiejsze takie metody inwestowania? Ja sam jestem zwolennikiem budowy jednak zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, czyli portfela, w którym nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę, czyli w którym mamy zarówno akcje, zarówno złoto, zarówno jakąś pozycję gotówkową, mimo wszystko, mimo zerowych stóp procentowych, tak, też część w gotówce jest niezbędnie potrzebna, bardzo często się sam o tym przekonałem, i coś, co nam daje stały dochód. W przeszłości to były obligacje, no teraz trzeba by szukać jednak chyba czegoś innego. No wiadomo, Polacy oszaleli na punkcie nieruchomości, uznają nieruchomości za najlepszą lokatę kapitału przynoszącą stały dochód, aczkolwiek z tym, jak się ostatnio przekonaliśmy, też może być różnie. I kwestia jest tak naprawdę rozłożenia akcentów między klasami aktywów stosunkowo ryzykownymi, właśnie jak surowce czy akcje, klasami aktywów bardzo defensywnymi, czyli na przykład obligacje skarbowe lub po prostu gotówka. No i moim zdaniem z jakimś jednak komponentem złota jako takim stabilizatorem tego wszystkiego, jakimś takim połączeniem tego wirtualnego świata finansów z takim konkretnym, realnym aktywem materialnym. Pamiętajmy też o takich, powiedzmy, trzech podstawowych zasadach. Czyli jeżeli masz krótki horyzont czasowy i ambitny cel, czyli chcesz dużo uzbierać, szybko pomnożyć kapitał, to musisz wypracować wysokie stopy zwrotu i zaakceptować wysokie ryzyko. Więc wtedy zostają tylko instrumenty ryzykowne. Jeśli z kolei masz długi termin, to możesz przy stosunkowo niskim ryzyku i umiarkowanych stopach zwrotu zrealizować swój cel. Z kolei, jeśli bardzo boisz się ryzyka, no to pozostaje ci niestety tylko niskie stopy procentowe i tylko długi termin. O tym, jak inwestować w złoto i nie tylko, opowiadał Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Puls biznesu. Do słuchania. No więc przyznaj się, co robisz ze swoimi oszczędnościami? Trzymasz na rachunku w banku? Nie przejmuj się, nie jesteś sam czy nie jesteś sama, bo Polacy trzymają na kontach bankowych ponad 950 miliardów złotych, najwięcej w historii. Mam nadzieję, że choć mała część zostanie w tym roku zainwestowana, bowiem nie ma sensu, żeby te pieniądze leżały bezczynnie w banku. W co zainwestujesz? To już zależy od tego, jak dużo chcesz zarobić, a co za tym idzie, jak dużo jesteś gotowy czy gotowa zaryzykować. A także od tego, na jak długo możesz ulokować pieniądze oraz jak wiele czasu i energii chcesz poświęcać na zajmowanie się tym tematem. Jedno jest pewne. Warto zagonić pieniądze do roboty. Niech pracują tak samo ciężko jak ty. Mam nadzieję, że ten podcast podpowiedział ci, w co i jak inwestować. Pamiętaj, że codziennie na pb.pl publikujemy artykuły z poradami i wskazówkami dla inwestorów. Organizujemy też webinary, podczas których można podnosić swoje umiejętności. Odwiedzaj nas regularnie, po prostu czytaj i zarabiaj. Słuchaj nas także regularnie, co tydzień nowy odcinek Pulsu Biznesu do słuchania, a wszystkie archiwalne znajdziesz na pb.pl/do słuchania lub w twojej aplikacji podcastowej. Za tydzień gospodarzem Pulsu Biznesu do słuchania będzie Marcel Zatoński, który zrobi podcast o podcastach. Grzegorz Nowacki, do usłyszenia. Puls Biznesu do słuchania.